Więc rezygnujecie... Czekaj, po cholerą to się wyćwiczysz. Więc rezygnujesz z serii, więc co robicie? Pokazuję mu oznakę i mówię do niego, że właśnie zakonspirowałeś ważną policyjną akcję. Teraz potrzebuję twojego steru i twoich pączków. Dobra, to będzie bodajże autorytet. Jak działa twój autorytet? To działa tak po prostu, że mogę użyć mojej wyższej pozycji społecznej, jakby żeby przekonywać do moich racji, tam uciszać i tak dalej. Rzucaj na autorytet. To się z czegoś rzuca, czy z niczego, czy po prostu czysty? Czy to ci bodajże dawało... Może bonus? Nie pamiętam, że działa zdolności specjalne. Bo wiem, że mam go na poziomie 7, teraz 7 wyrzuciłem. Zdolności specjalne 47, czekaj. Wiesz co, rzuć sobie lepiej ze swojej karty właśnie, bo tam ci już system daje. Wiem, tylko ten system świrował, co nie? Jest, nie ma opisu. No. Chociaż czekaj, zobaczmy, może zadziała. Okej. Okay. Może aresztować kimś. Nie, 22. I z czego to masz? Masz plus 7. Autorytet dodajesz do opanowania. Okay. Czyli rzucasz opanowanie plus tutaj cecha plus autorytet. Więc no, empatia, opanowanie... Wyszło. No, no chyba raczej wyszło. Okej. Okay. On tak patrzy. Mój, no, przerwi połączenie i... No dobra. Oddał wam pączki, oddał wam koszulkę, czapkę. Nie wiem, daję mu powiedzmy, że 10 tych euro dolarów, żeby masz, kup sobie coś ładnego za to. Spójrz, on jest wyrzutem. Wciąż się patrzy. No to... Ile za te pączki? No to wyciągam tą stówę, którą wypłaciłem z banku i mu daję. O, o to więcej niż zarabiam przez miesiąc. A, dobra, dzięki. Trzymaj się. I odjechał. A to dobra, to przebieram cię pewnie. Tylko teraz... A czy nie, bo w samochodzie co, nie? Pewnie my już pojechaliśmy dalej, czy jedziemy dalej od razu. No to rusza dalej, nie? I zatrzymuj się za zakrętem. Okej. Okay. I co dalej? A teraz tak, ja mam na sobie tą taką kamizelkę pancerną, co nie? To będę musiał to zdjąć, tą koszulkę sobie założyć. Te granat stawiam do środka tak, żeby, nie wiem, mógł go szybko odpalić. Zjadacie pączki, czy je wywalacie? Nie, będą na potem, na jazdę do portu. Czy zostawiasz je w brudnym aucie, tak, w którym nie wiadomo co się działo? Bez zapakowania. Weź wsadź pomiędzy nie granat po prostu. Pomoże te bakterie. No nie wiem, to... Dobra, no ja wchodzę z podejrzewam z panem... Znaczy z całą trójką w sumie od tyłu, bo teraz chyba odpada ten szczypl od góry. Tak, wy wchodzicie od tyłu, ja mam krótką falówkę przy sobie. Po prostu dam wam znać, jak będę w środku i będę odpalał ten granat. Okej. Okay. A czujnik nie wykryje granatu? Jaką metę? Po prostu wystarczy, że podejdzie poprzed ten nóg, bo ten nóg gdzie jest, w którym miejscu, ten co wykrywa i wyłącza wszystko. Zaraz przed wejściem, przed tą główną halą. Ale ten nóg po prostu nie powstrzyma dymu, jak z niego pójdzie. Czyli po prostu, jeżeli wystarczy, że odpala w tym przeciągu ten granat, żeby się odniosło. Oni sobie otworzą tą pakę, natomiast po prostu krzyki przy wejściu pączki przyszły, żeby wszyscy się zaczęli tam... Pytanie tylko, czy to obejmie cały ten, co nie? Teoretycznie gaz się powinien roznieść po tym, bo to jest chyba w miarę szczelne, zamknięte to pomieszczenie. No jest zamknięte, tyle że jest dość spore. Nie wiem szczerze, jak ten granat dokładnie działa. Mam ich 5, więc teoretycznie powinny wystarczyć. Znaczy tak czy siak, rzucone w jednym miejscu, to chyba i tak się nie rozwiją na całe pomieszczenie. Dysocjacja? Tak dalej? Automatycznie mieszanie nawet się? Mała ilość tego gazu wystarczy, żeby wszyscy byli ten uśpieni, a ciaczy rozwieje się po całym. Chyba, że się wyłączymy wentylatory. No niech będzie. Zadzwonimy do Japońca, żeby wentylację wyłączyć. No i to jest myśl, bo tak. To chyba można zrobić. Jak dobra. Włączę czujniki, to pewnie wyłączy wiatrak, przecież jakoś musimy wejść przez tą wentylację, nie? No. Dobra, to zrobimy tak, że ja zostawię tutaj moją kamizelkę, wy ją potem mi dacie, już na miejscu w środku, a tak tu biorę tą koszulkę dostawcy z tej dostawcy i to wniosę tam. Potem odblokuję wentylatory, włączę wentylację, żeby się wywietrzyło, żebyście mogli wejść bezpiecznie. Okej, no my chyba zachodzimy jakoś budynek od środka, mniej więcej na jakiej wysokości chcecie się przebijać przez ścianę? Gdzieś... Tu? Bo jak to jest?
z zewnątrz wygląda metal, bo to jest główna komora, nie? Z zewnątrz, no jest... Czekajcie, ja to trochę obniżę. No, tyle. Jest jeszcze taka z tyłu dowodówka duża, dowodówka na przedłużenie po prostu. No to panowie, szybko, nie ma na to czekać, trzeba to końcu robić. Dobra, to ja po prostu... Jeszcze jest ten czerwony samochód, nie? Tutaj się mamy uciec, a gdzie on stoi? Gdzie on właśnie jest? Za sklepem z barem sushi. Alejka, no zaraz obok, sąsiednia. Po lewej stronie, tak na po lewej, tak. Okej, okay, czyli co, wbijamy tędy gdzieś? Widzieliście kółko? Widzieliście? Tak, tak. I wchodzimy do środka, tak? No tak, no to panowie, do roboty, nie ma na czekać. Okay. 15 kg bierzemy ze sobą. Ty weź... Wiesz, ja wezmę torbę, a ty się wbijesz tym jako technik. Ja mam słabą technikę, podejrzewam, że używanie materiałów to jest pewnie technika. Czy ja mam takie te zdolności, czy to? Okej. Dobra, to ja sobie tam ubieram te całe ciuchy, ubieram okulary. No i co? No i wyruszam pewnie z jej pączkami. No i my też idziemy na drugą stronę, nie? Okej. Okay. Przed idziemy. No idziemy tam od tyłu. Podejrzewam, że idzie z nami nasz pan dziennikarz. Wejdźcie znać, kiedy będziecie gotowi. Muszę wiedzieć, kiedy włączyć kamerę. Chodzisz do środka. Jestem na ochroniarz, patrzy. Pączki! No. Pączki, pączki. Pieniądze się należą. No i już tak szuka portfela. Ile to było? Zakładamy? Ile to mogło być? A myślisz, jedna może kosztować pączek jeden w tym uniwersum? Powiedz zawyżoną cenę, przecież chcesz go naciągnąć na ten. No. Dobra, to powiem na przykład, że 25 eurodolarów. Tylko tyle? Promocja. No wręczył ci te 25 eurobaksów. I wystawiam łapy po pączki. Mhm. No, powiedzmy, że to też tam jest jakby to odpalić tego granata teraz? Zobaczkę wyciągnąć przy tym? Cóż, on się raczej tego nie spodziewa. Więc powinieneś dać się radę. No to po prostu rozsuwam torbę, wstawiam jakby niby, że po opakowanie i wyciągam zawleczkę z tego granatu. Okej. Okay. Wyciągasz po kolei ze wszystkich granatów, czy tylko z jednego? No, ze wszystkich, raczej powiedzmy, że z dwóch. Z dwóch. Biały dym zaczyna się tam unosić z tej torby. Gruba szybko padł na ziemię. Ludzie... Też wiesz, od razu jak ten dym poleciał, to wyciągam kolejne trzy i tam rzucam w głąb sali. Okej. Okay. Powiedzmy, rzucę teraz za ochroniarzy. I za trójkę kasjerów. Okej. Okay. Więc tak. Widzisz, że trzech ochroniarzy padło. Jeden jednak przed, gdy jeszcze się tak krztusił, zdążył włączyć alarm, który zaczął wyć. Kasjerzy padli również. Mhm. Żaluzje opuściły się. Reszta słyszycie, jak wyje alarm. Drzwi za tobą również zostały za żaluzjami. Przedsionek został oddzielony od tutaj głównej sali. Łazienki zostały odcięte. I wysunęły się dwa działka automatyczne. Chłe, chłe, chłe. Powiedz mi, Fixer, ty rzucałeś je z przedsionka czy ze środka sali? Z przedsionka chyba. Więc bo byłem bezpieczny przed działkami. Okej. Okay. Z tym, że utknąłeś. Okej, okay, reszta. Przej, utknąłem w jaki jak, że ten tutaj... No. Tutaj też zamknięte? Co, 8, nie? No i... Znaczy, słuchaj, ja bym chciał, daj mu chociaż rzucić na refleks, przecież żaluzje nie opadają bez czasu, on mógł zdążyć stamtąd wybić. No właśnie. Zresztą mam niby to wysportowanie, to możemy zdążyć przewieźć, czy coś takiego przeskoczyć, zrobić koziołka, cokolwiek. To będzie, nie, wytrzymałeś nie refleks, to jest tak... Dobra, rzućmy ten refleks wysportowanie, z tym, że już na niech to będzie 17. Okej.
No to nie będzie z tego nic chyba. Okej. Okay. Dam ci tutaj wybór. Albo tracisz lewą rękę, albo zostajesz w środku. Lubię moją rękę, wolę zostać w środku. Okej. Okay. Więc zatrzasnęło ci się przed nosem. Okej. Okay. Dobra, to przez kolukę mówię, że w środku wszyscy leżą, możecie wbijać, ja jestem uwięziony w przeciągu. Okej, okay, no takie. No dobra, my nie wiemy jak grube są te kraty, to na razie tą piątką próbujemy wbić się przez ścianę z boku. Ile kilo? Mogę wadować test na... Chcesz ocenić, tak? O, to nie jest głupi pomysł. No test na ładunki wybuchowe. Czy inteligencja... Pytanie, czy chcesz określić grubość ściany? Przydałoby się, żeby wiedzieć ile mnie... A grubość ściany, tak by to było? Spostrzegawczość? Wykształcenie, wiedza ogólna bardziej. Ja mam. Ja to rzucam. To rzucaj. Cóż, dla ciebie to jest ściana przeciwpancerna. Okay. Widziałeś taki, jak byłeś na wojnie w Wietnamie w zeszłym stuleciu. Dokładnie tak. Panie, myślę, że możemy się tamty nie przebić. Możliwe, że będziemy... Czekaj, wiedza generalna, tak? Edukacja i wiedza ogólna. To czekaj, jeszcze mam. Zasrujmy, każdy spokojnie. No, świetnie, cześć. Ale ty nie masz failu, ty nie masz tego... jedynki tam w tym, nie? Okej. Okay. Więc... Win nie jest pewien, ale Dan stwierdza, że ta ściana powinna runąć przy 2 kilo może. To ładujemy 3 kilo. No dobra, ładuj 3 kilo. No i... Ja jestem przekonany, że jest pancerna, ona nie runie, ale rób co chcesz. Okej, okay, jak bardzo się oddalacie? Rzut na ten. No, skoro chcemy wyburzyć ścianę, to ja myślę, że przynajmniej tu za kibel, żeby nas kolejna ściana ochroniła. Okay. No, rzucę na te ładunki wybuchowe. Dobra, ja zaczynam jeszcze kamerować. Znaczy tak? Nagrywać wszystko. Guzik przy kołnierzu i ten... Bez moich komentarzy nałożę później. Patrzę na wygajka. Zamarz mi przynajmniej twarz, dostajesz ode mnie kominiarkę. Samuje się, nie potrzebujesz. Ale zobaczę, co da się zrobić. Więc załączyłeś te ładunki. Oddalasz się i detonujesz jak miałem. Tak? Tak. Schowaliście się za kiblem, z którego troszkę śmierdziało. Wcisnąłeś detonator, czerwony przycisk zapikał, pik, 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 pik. I usłyszeliście wybuch. Rozwalona została raczej spora część z tego, co słyszeliście. Widzicie, że restauracja sushi też obrywała. Patrzycie tam już? Jeszcze chwilę. Okej. Okay. Tak. Gdy się już wychylacie, zauważacie, że z dziury w barze sushi wygląda wkurwiony Azjata. Który zamiast ręki ma tasak, a w drugiej... Ja na zastraszanie sobie rzucę, patrzę na niego, pokazuję półautomat i przykładam palec do ust. Okej, rzucaj na zastraszenie. Już, tylko muszę... Interrogation, intimidate. O chuj. Ale jak masz automat w to ci dodaje jakiś tam do zastraszenia, jakiś plus. Nie wiem, to jest na razie bez plusów, to już niech metal decyduje. A okej, okay. Biorąc pod uwagę to, że przed chwilą pierdolnęło, was jest trzech i dość strasznie wyglądacie, powiedzmy, że przejdę przy tym. On coś tam zarzucił. I się schował. Tak. Wybijamy, nie? Chwilę po tym z restauracji wybiegła małpa, ruda małpa, orangutan, drąca ryja na lewo i prawo, a Azjata ją goni. Małpa wskoczyła Winowi na plecy i się za nim chowa. No chuj tej małpy. Dobra, patrzę na Wina. Patrzę na Wina, mówię, skończ tą dziewczyną i biegamy w stronę banku, nie? No raczej. Chciałbym to zarzucić, żeby uniknąć jednak tej małpy. Okej, chcesz uniknąć małpy i ją zrzucić na plec. No to rzucaj sobie. Refleks unikania ciosów niech to będzie. No kurczę.
Okej, okay, małpa do ciebie przywarła bardzo mocno, jakbyś był jej matką. Cholerna przyroda. Krótko mówiąc, na tej sesji jej nie zdejmiesz. Stary, że się zabijesz. Tyle rzutów jedynek padło na jednej sesji, że boli mnie to. Azjata tak spojrzał, a bierz ta se tę mapę. I poszedł. Nienawidzę przyrody. No dobra, biegamy do banku chyba, nie wyciągniemy. Tak długo jak nie przeszkadza mi kamerować, niech już zostanie. Okej, okay. Biegacie do banku. Wygląda na to, że jesteście w pomieszczeniu dla sprzątaczek. Kolejne drzwi są zwykłe, na luzie je otworzycie. Przechodzicie przez nie, nie mam. Widzicie marmurową salę. Po lewej kraty, za kratami jest safe, taki duży, wiecie, okrągły. Prowadzący prawdopodobnie do depozytów. Kraty oczywiście zamknięte. Safe również prawdopodobnie przez alarm. Po prawej jesteście teraz, już wam rysuję. Jesteście teraz centralnie za kasami. I po drugiej stronie macie no taką jakby mini kuchnię, pomieszczenie socjalne ogólnie to też tak jest. Te kraty pójdą pod siłą palniku? Tak, ale trochę ci to zajmie. Ale ja mam pikloka, jeżeli nie są elektronicznie zamknięte, tylko tradycyjne kraty, to mogę spróbować otworzyć. Okej, okay, to są tradycyjne, możesz sobie rzucić. Chyba jeden by się chociaż przydał, sukces. Jeden. Forgery, pikloka. Ja mówię, bo nie, 14. No. Nie udało się. Nie udało się otworzyć. Rozkręcaj palnik, w takim razie go obsługuj, a ja spróbuję zrobić coś z działkami, a nie tam tylko no jeszcze na chwilkę pożyczę te całe wytrychy od Wasilia i sam próbuję. Sam próbuję zrobić. Rzucaj. Już. To nie wiem, planujecie mnie wypuścić czy coś? My na razie nie wiemy, a mam właśnie walkie-talkie twoje. Okej, okay. Tobie udało się otworzyć bramy. Znaczy bramy kraty. Teraz pozostały tylko te duże okrągłe drzwi do skarbca. To biorę, może? A no one są najprawdopodobniej nie obejdzie się bez wysadzenia ich po prostu, więc... Tak, wypadałoby tutaj pierdzieleń sporo tego. No właśnie, więc ja się staram ocenić mniej więcej na wiedzę ogólną. A one są elektroniczne? One są elektroniczne drzwi? Masz, to będzie Electronic Securities. Mhm, co? I... Electronic Securities czy masz Electronics? Niech każdy sobie rzuci na... spostrzegawczość. To jest z czego? Oprócz siebie. Spostrzegawczość z Inta jest. Okej. Okay. Dan, spostrzegasz logo firmy, która zrobiła ten save. Zwie się ona Safe Inc. I coś ci to mówi, że to są dość wytrzymałe drzwi i dość dobrej firmy. No panowie, nie sądzę, że mi się daje radę przesłać się te drzwi się przebić. A tu siadam koło tych drzwi. No. Ja też bym pomyślał, bo na tyle bez, żeby zabezpieczyć dane koło drzwi, a nie same drzwi. Co? Moglibyśmy to teoretycznie olać same takie potężne drzwi z sejfu i przebić je przez stanę obok sejfu. No, kosztował wam 20 minut. Jest gdzieś tam faktycznie podejście do tego sejfu z boku, żeby się przebić przez ścianę. Już on to rysuje. Sejf jest dość spory, prawie na całą ścianę. I z tym, że te przy nim są wzmacniane jakimś, no, metalem. Mhm. A przed nim wejście, no, tutaj mamy ciebie to kanapę, to coś takiego. Dywanik, ogólnie pusta przestrzeń. Nie, tu z boku budynku. Tylko już nie mogę pingować za mapą. Z boku budynku? To będzie, tak.
Znaczy tam podejrzewam, jest tak samo metalem wzmacniane, tylko że tamte ściany z boku mogą być po prostu słabsze, bo są na pewno skrytki na nich wsadzone. Dobra, musimy rzucić na wiedzę ogólną, żeby się domyślić, na której stronie jest 666, bo tej skrytki nie możemy rozwiązać. Mogę starać się podważyć katę? Czym? A to... Moją siłą i paką policyjną. Całe to wiertło? Z góry ci mówię, że to nie pójdzie. Mówisz? Czekaj, wiesz co? To ja nie wiem, to jest... Znaczy słuchaj, bo tam jest dalej gaz, nie? My ten gaz... czujemy, widzimy, nie wiem. O, właśnie, dobrze, że przypomniałeś. Gaz jest niemalże przy was. My mamy za sobą ogromną dziurę, która tu wentyluje tak jakby pomieszczenie. Ale obok was powinno przejść, niech ktoś taki powinien się tego poczuć, więc raczej jest zły pomysł. Zostawać tam. Ej, ten wasz Chińczyk miał chyba włączyć tą wentylację, co nie? Chińczyk to nie Chińczyk, tylko Japończyk. Miał włączyć alarm wentylacji. Alarm. W szybie wentylacyjnym, gdyby wam się zachciało iść od góry wcześniej. Dobra, no tędy dobra. Nie wyjdziemy przez te drzwi, ja myślę, że trzeba wysadzić metal, ale to wiertło, bo tam był palnik i było wiertło. Można się przebić przez ten safe? Tak, tylko pytanie, ile co zajmie? Mogę tak, ocenić? Poza grą, ocencie mniej więcej, gdzie są zawiasy na wrota tego sejfu. Wywiercić tam dziury i włożyć tam ładunek. Ja są po lewej, głupio. Dobra. I faktycznie może tak zrobić, wywiercić może tym wiertłem takie dziury, włożyć tam C8. Tylko ja myślę, że to jest jeszcze oparte na bolcach w środku, no ale to... Ale możemy wywiercić dziury w ścianie i po prostu ścianę rozsadzić od środka, żeby tylko przez ten metal się przebić, to od środka już powinno... Albo tak. Co pójdzie szybciej? Myślę, że metal pójdzie szybciej i wybuch niż... Bo te drzwi będą mieć bolce, nie? Które się wysuwają, więc nawet jak wyrwiesz zawiasy, to powinno na tych bolcach zostać. Najprawdopodobniej. Albo bokiem w ogóle budynku, bo tu mamy gaz usypiający, no. Chłopaki, za nami jest dziura, no, ale to nie jest najlepszy na świecie system wentylacyjny. Czyli tak, 3 kilogramy daliśmy na to. Mamy wciąż... Potrzebujemy przynajmniej 1 kilogram, żeby fixera uwolnić tam z tych krat. Ile mamy jeszcze kilogramów? 17. 17, no to... Możemy dać jeden na uwolnienie? No to tak. Może... Ktoś musi coś tam powiedzieć, więc... Kwadrat. Dobra, ja tam pobiegnę, wziąłeś to po prostu... Dokładnie, uwolnisz tego naszego... Fixera. Policjanta. Policjanta. Kubuś, Wenter. Kobus. Kobus. Nie będzie, że Kobus dbał się, czy tak ładnie, będzie Kobus. Tego policjanta uwolnisz i spróbujesz zamontować 10 kg. Nie, może nie 10 kg. Przestań, powiem ci więcej. Jeszcze raz ewentualnie. Dobra, no nieważne, ja biorę ten kilogram, biegnę w stronę fixera, on niech myśli. Lecz, ja zajmę się tą drugą ścianą. No to idę z 2 kilogramami razu. Dam tą ścianę, ale biorę ze sobą jeszcze następne dwa. I montuję na tą ścianę od sejfu. Zobaczymy, jaki będzie efekt. No, okej, czyli... chcesz wywiercić te dziury? Czy czysto na ścianę? Mógłbym wiercić się w tą ścianę z boku i włożyć to do środka. Za 8. Mhm. 2 kg tego co się do wywierconej dziury. Na co pan rzucić może w basic tech? Czy to na wiercić, czy jest to coś produkcyjne? Będzie sprawdzić pewnie technika. Fałszywstwo, farmaceutyka, kradzież kieszonkowa, nie? Pierwsza pomoc prosta, prawda? W sumie to trochę... Nie, elektronika nie podejdzie. W sumie co to za ten... przestawić wiertło? Na to nie trzeba narzucać. Po prostu ci to zajmie, powiedzmy, wiercenie jednej dziury. Nie wiesz ile dokładnie. Możesz spróbować na wiedzę ogólną, żeby tych ten... Żeby ocenić. Tak ogólna, nie wiem. Próbujemy, bo to nie szkodzi. No to rzucę. A to już się rzucę. Tylko mam lagi straszne, dlatego tak długo. No i to wytrwało.
jeszcze raz. No, 18. Okej. Jedna dziura zajmie ci przynajmniej, biorąc pod uwagę grubość tej ściany, 15 minut. 15 minut. A jaka głębokość będzie? Wystarczająca, żeby to wtedy tam włożyć. Jak to się zwie? Tyle, że gdy to zrobisz, to no nie będzie już czasu w ogóle. Bo minie czas, no... No, policja, wiecie. No to pierwsze co biorę, wybiorę 3 kilogramy, ładuję na ścianę, odsuwam się, detonuję. Tylko dwa? Mają następne 20 trzeba. Na razie 2 kilogramy. Okej. Staram się sprawdzić, czy zrobić coś z tym metalem. No. Więc się odsuwacie, wychodzicie stąd w ogóle, czy tylko pod ścianę się odsuwacie? No, odsuwa się odsuwacie. Mówię, chyba lepiej wyjść. Przy okazji, żeby się nie udusić. Jak mówię, się dym usypiający. Aha, jeszcze rzucę na to, na co to... Okej. Okay. Więc wychodzicie? Jednak nie słyszycie żadnego bum. Najwidoczniej założyli źle te ładunki. No co, podchodzę i próbuję jeszcze raz. No to próbuję jeszcze raz. Z tym, że to już nie będzie nie na 15, a powiedzmy na tę 17. Kolejny raz to już będzie na 20. Na 20 to nie da rady. Te, no nie po prostu, bo są, nie ma takiej opcji, żeby to w zasadzie. Okej. Powiedzmy, że na to bawienie się przy tych ładunkach zajęło ci to 5 minut. Zostało wam 10 minut. A to eksploduje, nie? Co robisz? Znaczy, słuchaj, no eksploduje. Odsuwamy się i wadą. Chcesz założyć wszystkie, tak? No założę 3, nie? 3 kilogramy, bo nie ma problemu na kolejne próby. Czyli 3 kilogramy, te 5 minut, no i walimy. Załóż 8. Znaczy to wciąż będzie na 20 zabawa dla ciebie z tymi ładunkami. Wszystkimi. Aha, czyli to... Nie było tak, że 5 minut mi zajęło założenie ładunków. Tylko, że 5 minut się zbawiłem. Czekaj, mów wyraźnie, bo ja nie rozumiem, co ty mówisz w ogóle. To było na to zakładanie ładunków. Nie zdetonowałeś ich, bo źle je założyłeś. Potem próbowałeś ten. Potem próbowałeś znowu. I znowu, nie za każdym razem trudniej, po prostu bo stres. Ty jesteś teraz podenerwowany, pocisz się, ręce się trzęsą. I tak dalej. Mogę po prostu do tego strzelić, żeby buchło? To tak nie działa. To tylko na filmach takie cuda, ale... Tak, to może jakieś inne wejście w takim razie, albo bokiem, albo nie wiem, może jest jakieś przejście przez naprzeciwko nas, jest też tam jakiś pokój, może tam jest cieńsza ściana. Bo tu jest, ja to jest to, to był pokój socjalny, nie? Tak, to jest pokój socjalny. No to może gdzieś tamtędy się da wejść, no ja nie sprawdzę, bo jestem, że tak powiem, w drodze do fiksera od 10 minut. No w każdym razie naprawdę... Ty już dobiegłeś, zrzuć na to zakłada. Rzuć na to zakładanie, zapomniałem tobie. To jedyne co mogłeś zrobić, to jest do tego jeszcze raz do sejfu. I zakładam pieczą na ten sejf. Wiecie, bo innej drogi nie ma. No i czekam. Okej, okay, nie wyszło, jeszcze raz kwadrat. Próbuję cię uwolnić, ale może nic z tego nie być, fixer. Wypuśćcie mnie! O, pięknie! Więc tak. Założyliście ładunki tak, że cała ściana tego przedsionka poszła się walić. Okej. Okay. Czyli to też nie mogę wyjść? Czy nie mogę wyjść? Mnie zmierzyło czy coś? Możesz wyjść, nie bój się. To był ten sukces, tak? Na styk. Przy okazji udało ci się rozwalić
Rozłożyłeś te ładunki miarowe, no tak spojrzysz, a w sumie ten jeden mi starczy, te pół kilo. Z ciekawości przyłożyłeś do bankomatu i starczyło na tyle, by zrobić w nim dziurę. W tej ścianie i wyciągnąć gdzieś 100 tysięcy euro dolców. Okej. Na bogato. No to dobra, to jak już jestem wypuszczony, jestem teraz w tej głównej sali, co nie? No nie, jesteś mniej więcej tu przed wejściem, bo ja się chyba stoję, czy nie wiem, chyba stoję. Okej. No przez dym nie przeszedłem, więc to raczej gdzieś tu jest podłożone. A to też, czyli mogę wejść tutaj do środka, tak? No tak. Jeżeli chcesz się narażać, nie na działkę. No to nie chcę, to dobra. To idę naokoło tam do nich im pomóc coś tam, te drzwi rozwalać. Tak, ja patrzę się na tą porażkę, która się dzieje przy sejfie i stwierdzam, że w takim razie rozejrzę się, może jest tutaj jakaś inna akcja, którą warto skamerować. Okej. Okay. Czyli idziesz gdzie? No cóż, biorąc pod uwagę, że lewa ściana jest zniszczona, to jest zobaczyć, co jest w prawie. Idziesz do pokoju socjalnego, no. Rzuć sobie na spostrzegawczość. Jasne. You know nothing, Jon Snow. Dobrze. Więc tak, nic specjalnego nie zauważyłeś poza kartką na lewej ścianie. Z napisami kod na ten tydzień. Jest tak, po kolei. Kod do skarbca na ten tydzień. I są zmazane po kolei. Bla 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 bla. Na dzisiaj jest najwidoczniej 1, 2, 3, 4, 5, 7. Okej. Dobrze, powiedzmy, że tak. Wezmę tą kartkę i podam tamtemu Bielakowi przy sejfie. Okej. Okay. Biedak w sejfie, bierze kartkę do łapy, patrzy na kod, potem palnie się, uderzam się ręką w głowę, taki facepalm totalny i pisuję kod do sejfu. Okej. Okay. Sejf się otworzył, jednak macie kolejne kraty przed sobą. Lockpicking. Lockpicking. Pick-lock, a nie lockpick, ale... Kurwa. Nie, nie ma czasu, zakłada to pół kilo, które mi zostało, drugie i demolition spróbuje okay. To. Więc tak. W moim reportażu to będzie zdesperowanie osobnicy. Też nie mogłeś tak myśleć. Dobrze, rzuć na te ładunki w kwadracie. Dwie minuty. Już, nie, nawet nie pół kilo, tylko po prostu jakąś śmieszną ilość, żeby tylko zamek wysadzić. Wow! Pięknie! Stwierdziłeś, a co mi tam? Walnąłeś to całe pół kilo. Wyglądało to tak, że te pręty, z których były zrobione drzwi, wygięły się. Jakimś cudem uderzyły w kilka najbliższych skrytek. O dziwo też te, tą, którą potrzebujecie. I tak, macie do zgarnięcia samej podłogi. Już wam mówię. Jakichś klejnotów. Osiemnaście jakichś chipów. Oczywiście jest też, powiedzmy, 18 toreb z eurodolarami. Oczywiście wszystkie nie zabierzecie na plecy. Uh-huh. Biorąc pod uwagę, że ktoś ma małpę na plecach, to jeszcze mniej. Tak jest. Daję małpie. I jeszcze jakieś dokumenty, ale nie wiecie, czy mają jakąkolwiek wartość. Informacja to zawsze pieniądze, ja zbieram euro, znaczy ja zbieram te chipy przede wszystkim i dokumenty, a potem... To, no to ja to nie wiem, po prostu paku... A w skrytce, która była wam potrzebna, jest jakaś, no, koperta. I tyle, po prostu koperta. You were pranked. Nie, coś w niej ewidentnie jest. No dobra, też pewnie jakiś chip. Ale powiedz, jak z czasem jest lepiej. Minuta.
No to zbieram okay. Całą minutę, przede wszystkim kopertę, potem dokumenty i chipy w tej kolejności. No to damy się, bierze dwa wory z kasą do dwóch łap, jeśli... No i umie się, no i leci, nie? Muszę... Ja muszę po prostu biorę właśnie ty... Biorę tyle, ile mogę unieść, co nie, tych wagów z pieniędzy. Okej, więc powiedzmy, że każdy ja jest mam w stanie wziąć... Ja mam 9. Jest wziąć w stanie pod dwa wory na plecy. Nie ze względu okay. na siłę, tylko ze względu na to, jak one są zrobione. No okej. Okay. No to biorę dwa wory na plecy. Jestem w stanie wziąć dwa wory i... To dwa wory najlepiej nie. Samochodu. Dwa wory i do rąk jeszcze coś. Na przykład trzeci worek. Nie, ja biorę te zabawki i jeden worek, bo nie wiem, czy w minutę zdążę to wszystko zebrać. Tak jak mówię, priorytetem są informacje. No to dwa wory, jeden do łapy, no i lecimy. Ja tak samo, dwa wory, jeden do łapy. No i oczywiście pistolet dzwoni, jakby coś nie chciało powstrzymać, czy coś. Biegniecie do auta, no. Jak nie mam, tylko przy tym? Tak, czerwonego. Dobijacie do niego, słyszycie już tam gdzieś koguty. Teraz pozostało tylko pojechać do portu. No to jedziemy. To odwodujemy kasę, czy się do bagażnika, czy gdzie się da. Ja kończę nagrywać. Okej, kończysz nagrywać. Jedziecie do portu. Niby tam spokojnie, ale no podenerwowani. Mijacie kilkanaście radiowozów jadących w stronę banku. I dobijacie, no... Do tam bramy, zamknięte jest w tym momencie. Jesteście już nieco spóźnieni. To dzwonię do Japońca. Czyli no cóż, abonament niedostępny. O co przebija się samochodem przez kratę? Okej, przebijacie się samochodem przez kratę. Jedziecie, wjeżdżacie na środek tam placu. Przy was jest kilkanaście różnych kontenerów. Znaleźliście te, przy których mieliście się spotkać. Jeden duży czerwony jest otwarty na oścież. I czekacie. Nieco podnerwowani. Wychodzę z samochodu. Jest pusty czy nie? Tam mówię. Jest pusty. Mówię głośniej. Czy jak się tam był na imię, gdzie... No jesteście tutaj w końcu? Dobra, ja sobie mam to co chciałem, ja się będę oddalał. Dziękuję za wspólną robotę. Wrzućcie sobie wszyscy na spostrzegawczość. Piętnastka minimum, chociaż mniej dziesiątka. To dziesiątkę to zdałem. Mhm. Jeszcze mamy tutaj dane, kubusy wędry. Kwadrat, dobra jest. No niestety ty nie, Wasilii, czy kwadrat. Więc tak, Win, Dan oraz Kobus. Słyszycie nadlatujące maszyny, no maszyny latające. Kilka aut oraz coś, co porusza się na gąsienicach. User in your channel, timed out. Coś na gąsienicach. Najlepszym kryjówką na ten moment wydaje się otwarty kontener. A są jakieś inne opcje? Biorąc pod uwagę światła, które kierują się w stronę portu, to możecie albo strzelić sobie w głowę, albo spróbować przepłynąć. To są jeszcze inne opcje. Wsiąść do auta i po prostu jechać gdzieś tam w stronę światła? Wtedy ryzykujesz czołowe spotkanie z tym, co do was nadjeżdża. Dobra, to ja się chowam w tym kontenerze całym. Okej. Okay. Biegasz do kontenera. Reszta? Palestir? No, chyba nie mam jego wyboru. Czyli wchodzimy do kontenera. No to... No, tak. Znaczy ja bym rozważał raczej dryfowanie po morzu, ale solidarnie wchodzę z wami. Okej, okay, więc załóżmy, że tutaj Dan też wchodzi do środka, małpa cały czas na plecach. Wina? Zamykacie ze sobą drzwi, tak? No, chyba tak. Okej. Więc... słyszycie, jak te wszystkie auta tutaj podjeżdżają, ludzie. Z rozmów dowiadujecie się mniej więcej, że jest to Arasaka. Firma ochroniarska, nie policja. Dość brutalni. I znani z tego, że robią krwawe podboje. Znaczy podboje, krwawe wojny z innymi korporacjami.
Dlatego postanowiliście przesiedzieć nieco dłużej, najlepiej do ranka, aby nie zwracać na nich uwagi. Jakimś cudem ominęli kontenery, go nie sprawdzili, mimo że sprawdzali kilka losowych, które były przy was. Rano, gdy wszyscy spaliście, obudził was hałas w porcie. Ktoś zamknął wasz kontener. Czujecie, jakbyście unosili się w powietrzu, przed tym jednak coś uderzyło od góry. Wyruszamy do kraju twojej mapy. Najwidoczniej was gdzieś przenoszą. Tak, włączam kamerę i to będzie reportaż pod tytułem Tydzień w zamknięciu. Okej. A ja nie wiem, po prostu wyjmuję moja jasność, żebym się źle zresztą w międzyczasie. Najwidoczniej was przenoszą. Już go wrzucam. Zaraz Kamil, ty teraz już słuchaj bogańcówkę. Co by wąść do zadłużenia miną, akurat na jak go prowadzić na następnej sesji. Więc ogólnie jesteście w podróży. Nie wiecie, czy to lepiej, czy gorzej. Ogólnie chcieliście opuścić miasto, więc prawdopodobnie jest to wam na rękę. Mhm. W ogóle jak jest, bo ja mam przy sobie te chipy i tą kopertę, natomiast nie brałem żadnych pieniędzy. Mam ze sobą te wolki. Ja mam woki z kasą. Znaczy, wnieśliśmy to z auta, czy tak? Węzieliście. Podróż zajęła wam może 2-3 godziny, aż znowu zaczęto was chyba rozładowywać. Czujecie, jak jesteście przystawieni do innych kontenerów, jakieś tam jeszcze krzyki. I w pewnym momencie poczuliście, co się coś takiego. Sekwencja startowa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, chłopaki, 4, w kosmos. 3, przestrzeni zamek wyskakuje. Jeden. Okej, okay, strzelasz w zamek. Drzwi niestety nie, bo chyba jesteście przyklejeni do innych kontenerów, że tak powiem. Czujesz wstrząs, upadasz i zaczyna ci się unosić. Okej. Okay. Zmieniam tytuł reportażu na uwięzieni w kosmosie. Kerbal Space Program pełną gębą. Tak, rzucamy, znaczy teraz pedeki, jak się rozdawało tutaj pedeki. O, czy przeżyliśmy? No. Na razie. Ale w ogóle powiecie, co się stało? Jeszcze się wznosimy, co nie? Jeszcze nie zaraz jesteśmy wysoko. Powiedzą. Jak to się rozdaje pedeki? Ja, czy mi się wydaje, czy my zostawimy wtedy diamenty? Nie wzięliście, wszystko nie wzięliście. Szef przyszłości, bla bla bla, prowadzenie gry się nie może to nie. Szybko, cechy postaci nie to. Kojarzy ktoś może, gdzie było to rozdawanie pedeków? Chyba to było w dziale 5. Wyposażenie na przyszłość, to jest raczej nie. Obudyszne opowieści, kształtowanie cyberpunka, nie? Prowadzenie gry spróbujemy tutaj, strona 200. No i Maciek, który powiedzcie stało, no. Zaraz ci powiedzę, tylko czekaj, ty mówię. Pedeki, co, mogę już włączyć nagrywanie?